Temat radości powraca nieustannie w naszych rozważaniach duchowych i w naszych modlitwach, też w takim dążeniu wewnętrznym do tego, aby radość, którą przeżywamy w życiu chrześcijańskim, nie była tylko i wyłącznie emocją. Zdajemy sobie sprawę, że jest to łaska. Łaska Boga, która współdziała razem z nami codziennie, wraz z tym postępem duchowym, jakiego doświadczamy, korzystając z łaski Bożej. Przemieniamy naszą radość, czasami chwilową, w cnotę, w wyraz Ducha Świętego, który nas prowadzi. Tym bardziej, że Jezus mówi, po owocach ich poznacie. Więc radość Boga, która jest budowana codziennie w naszym sercu, jako przejaw Ducha Świętego, w końcu staje się naszą siłą. W Księdze Nehemiasza czytamy, że radość Boża jest naszą siłą. I rzeczywiście pomaga ona przezwyciężać wiele sytuacji trudnych i przejawia się wielokrotnie poprzez pewne doświadczenie słodkości Boga, jak to mówi Psalm 34, albo jak też słyszymy w Psalmie 119, że słowo Boga jest słodkie. Obietnice Boga są słodkie. To sprawia, że nasze życie duchowe napełnia się radością. Nie jest to radość świata, tak jak to nie jest pokój ze świata, którego doświadczamy. Jest to zupełnie inny wymiar radości. Radości pochodzącej w pierwszym momencie z naszego zbawienia. Z tego zbawienia, które otrzymujemy z łaski krzyża. W Psalmie 50, który recytujemy, śpiewamy wielokrotnie, słyszymy modlitwę Dawida: zwróć mi, Panie, radość mojego zbawienia. Nie jest to modlitwa tylko i wyłącznie o zbawienie, tylko też o owoce zbawienia, które tak bardzo ważne, wielokrotnie nas motywują, inspirują do tego, aby podążać do celu, który Bóg nam stawia. Dzisiaj możemy dotknąć tematu radości z perspektywy miłosierdzia. Jezus w przypowieściach o miłosierdziu wspomina o radości, tej radości z odnalezionej owcy, tej, która się zagubiła, radość z odnalezionej monety, którą kobieta odnajduje w swoim domu. Można powiedzieć, jest to radość z błahych rzeczy. Bo co znaczy jedna moneta mała albo jedna owca zagubiona? Bóg pokazuje, że nasza radość wielokrotnie budzi się, rozwija właśnie z rzeczy małych, które On może pomnożyć, które On uważa za ważne. Jak wielokrotnie my uważamy się za niepotrzebnych, albo czasami nie tak wyjątkowych, nie tak świętych. I Bóg mówi, jesteś ważny dla mnie. Jesteś ważny dla mnie. Ja pragnę Cię odnaleźć. Pragnę Cię doprowadzić do nawrócenia, do pełności życia w moim duchu, abyś mógł żyć w szczęśliwości tej radości duchowej tutaj na ziemi. I z drugiej strony też myślę, że rozważanie dzisiejszej Ewangelii może dać nam do zrozumienia, że ta radość, która jest przeżywana w niebie, o której mówi Jezus Chrystus w Ewangelii, ta radość jest dzielona razem z nami, ponieważ łączność, której doświadczamy z sercem Jezusa, który napełnia się radością dzięki naszemu nawróceniu, też radość jest rozlewana pośród nas. Pytanie dzisiaj, z czego się raduję, co mnie cieszy? Wielokrotnie podążamy za rzeczami błahymi, mało ważnymi. Czy potrafimy cieszyć się ze spraw duchowych, spraw o wiele ważniejszych, jeśli chodzi o perspektywę naszego życia? I też myślę, że druga z przypowieści nam też uświadamia, że wiele rzeczy możemy zagubić w domu, w tym miejscu tak bliskim nam. Czasami mówimy, że świat jest zagubiony, albo społeczność, polityka, ale zdajemy sobie sprawę, że to, co nam bliskie, może zostać zapomniane albo zagubione. Odnalezienie tego, co bliskie, nawet tego, co drobne, może sprawić nam
ogromną radość. Niech dzisiejsze słowo i też inspiracja poszukiwania prawdziwej radości, tej radości głębszej, wiecznej, Bożej, niech będzie naszą myślą przewodnią dzisiaj. Szczęść Boże.